Marek. To nie jest łatwy podjazd, to już jest druga część. Tak naprawdę są dwie części, pół godzinki do mostku i pół godzinki od mostku. Profil trochę podobny do Alpe d'Huez. Kiedyś, dokładnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, myślałem, że do końca jest mniej niż kilometr. Coś mi się chyba od słońca poprzestawiało w głowie. No i zacząłem sprintować. To skończyło się dosyć źle. Dzisiaj już wiem, że to nie jest kilometr. Jest jeszcze ponad 2 kilometry i prawie 200 metrów do góry. 180 dokładnie. No, trzeba jechać. Dzisiaj jest fajna inwersja. Na górze pewnie będzie ze 13 stopni, na dole było miejscami 7-8, jak zaczynaliśmy. Tutaj gradient aż do samego końca nie odpuszcza i trzeba się troszkę namęczyć.